Hej, świnka Peppa ma dzisiaj urodziny, a jej rodzina przygotowuje dla niej niespodziankę. Jesteście ciekawi, czy im się to uda? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. O, już rano! Dzisiaj są moje urodziny! Ciekawe, czy rodzice pamiętają o moich urodzinach. I ciekawe, co dostanę na prezent. O, idzie Peppa. Cichutko. George, nie wygadaj się. Dobrze, mamusiu. Tak, bo jeszcze nie wszystko gotowe. Dzień dobry wszystkim. Cześć, Peppo, wyspałaś się? Tak, wyspałam się i mam bardzo dobry humor. To dobrze, zjedz śniadanie, a później możesz pójść z George'em na podwórko się pobawić. Na podwórko? Ale... Ja szybko będę jadł, bo chcę już iść grać w piłkę. Tato Świnko, spieszmy się, bo Peppa zaraz może wrócić. To musi być niespodzianka. Dobrze, kochanie. Ja pójdę do garażu po prezenty. A ja postawię tort na stole i przyniosę świeczki. Peppo, chodź, zagraj ze mną w piłkę. Nie mam ochoty. Szkoda. A może się pobawimy w kowanego? Nie chcę, daj mi spokój. Jak oni mogli wszyscy zapomnieć o moich urodzinach? Jest mi tak strasznie przykro. Mam nadzieję, że koleżanki Peppy się nie spóźnią. Ja też. Pójdę zobaczyć, czy już są. Miały poczekać za domem, żeby ich czasem Peppa nie zauważyła, bo nie będzie niespodzianki. Dobrze, tato Świnko. Idź dopilnuj, żeby wszystko się udało. Ja tu zaraz nakryję resztę stołu. George, ja już idę do domu. Nie, chodź jeszcze. I mam pomysł, może pójdziemy teraz na plac zabaw. Nie chce mi się i nie mam nastroju na zabawę. Idę do swojego pokoju. Jak chcesz, to idź sobie sam. O, idzie Peppa. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto Peppa? Ojejku, nie wierzę. To dla mnie to wszystko? Tak, kochanie, oczywiście, że dla ciebie. Przecież masz dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Peppo. Dziękuję wam bardzo. Wszystko wygląda cudownie. A myślałam, że nikt nie pamięta o moich urodzinach. Jak moglibyśmy zapomnieć o urodzinach naszej najlepszej przyjaciółki? O, jaki piękny tort! Cieszę się, że ci się spodobał. Możesz zdmuchnąć świeczki. Tak, ale zanim to zrobisz, pomyśl sobie jakieś życzenie. Już wiem. A teraz też na prezenty. Otworzysz swoje prezenty? No pewnie. Wow, właśnie o takiej marzyłam. I jak wyglądam? Świetnie, wyglądasz jak prawdziwa księżniczka. Super, dziękuję, to jest najlepszy dzień w moim życiu. A będziemy mogli się pobawić twoimi nowymi prezentami? Oczywiście, że tak. Bawcie się, moi drodzy, ja pójdę pokroić tort. Uwaga, uwaga, zaraz puścimy jakąś muzyczkę i zapraszam wszystkich do tańca. Hurra! Będziemy tańczyć! To są najlepsze urodziny, jakie miałam do tej pory! Niespodzianka się udała! Tak, tato Świnko. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech na twarzy własnego dziecka. Jak zawsze masz rację. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!